ty masz jakieś marzenie? Takie, na myśl o którym ciarki przechodzą ci po rękach. Takie, na które jesteś w stanie pracować dzień i noc przez długie lata. Ja zawsze marzyłam o tym, żeby mieć swoją ciężarówkę, którą będę mogła przewozić rzeczy, które są zdecydowanie ponadnormatywne. Gabaryty. Ogrom czasu, który trzeba poświęcić na realizację marzeń, niekiedy nas przerasta i na sam koniec ostatkiem sił dążymy do ich spełnienia. Ale pamiętajcie o jednym. Nigdy nie wolno przestać gonić za marzeniami. Spełnienie marzenia o Volvegu wraz z naczepą zajęło mi bardzo, bardzo dużo czasu. Przez lata jeździłam po Europie. Jeździłam po lodowych szlakach, woziłam piasek na pola naftowe, aż po 9 latach odważyłam się zrobić ten ogromny krok i zamówiłam swój pierwszy zestaw. Volvim przejeździliśmy całą Europę. Przewieźliśmy setki ładunków. A gdy minęło wystarczająco dużo czasu i poczułam, że jestem w stanie wybiec jeszcze dalej w przód, zamówiłam drugi zestaw. Drugi, na który czekałam blisko 20 miesięcy. Ciągnik przybył w skrzyni. Po naczepę pojechałam bezpośrednio do producenta. Nawet było mi dane uścisnąć dłoń człowieka, który ją zbudował. Po tygodniach oczekiwania na wszystkie dokumenty i zezwolenia w końcu jestem w tym momencie, kiedy mogę wyruszyć na pierwsze zlecenie. Dlatego usiądźcie wygodnie, bo dziś zabieram Was ze sobą w jedną z najważniejszych dla mnie tras w życiu. Życiem bez mojego multitoola, coś by to było za życie. Słyszymy się tutaj coś, nie? Teraz? Mówię, że słyszymy się tutaj jak coś, nie? Słychać mnie? Tak, tak, tak. A mnie słychać? Ciebie czy tutaj wyraźnie. Super. Dawaj, do tyłu. Mikołaj jest po twojej lewej. No? Jak masz tego mana, to dojedź w kabinę jak najbliżej i do lewej do tego kontenera tylko się przyda. No dobra, czyli ja mam po prostu tutaj stać już na ten. No tak wzdłuż do niego, no. Dzień dobry. I oto jest historyczny moment. Jest 5 listopada 2023 i oto Imagination Transport ma swój pierwszy transport ponadnormatywny. Twoje pierwsze zlecenie na duży, ciężki ładunek dostałam od firmy DB Pro. To jest też fajnie historyczne i będę zawsze o tym pamiętać, kto mi dał pierwszy ładunek. Jest godzina 22, mamy zezwolenie na wyjazd od 23. Więc generalnie za chwilkę sobie tutaj wycofiemy, ustawię się na takim głównym placu,
do wyjazdu, zmierzę się, zrobię obchód, sprawdzę, czy wszystko jest ok. Nowy zestaw. Jeździłam owszem na gabarytach, ale zupełnie naczepą o zupełnie różnej, innej konfiguracji. Ten zestaw jest dużo bardziej manualny, dużo bardziej skomplikowany, trzeba dużo, dużo więcej doglądać. Więc wolę sobie jeszcze obejść wszystko dookoła, upewnić się, że na pewno jest bezpiecznie i wszystkie zawory, które mają być zamknięte, są zamknięte, te, które mają być otworzone, są otworzone. 42.01. Dówka, no. Już wiem, jak na wysokości nie te ronda, one są tam wielkie, tam lightowo se przejdzie, tak? Bez problemu. No tam tylko może być kilka plastików do odsunięcia, ale to kilo z przodu, co pojedzie, to No. No przejdziemy najwyżej pod prąd. Znaczy pod prąd przejdziemy, ale to tam na lajcie, bo tam jest dużo miejsca. No spoko. Nie? I 40... się zagadałem. 42.01. No spoko. Dobrze, to był pilot. No i generalnie jadę dzisiaj sama. W sensie sama oczywiście mam dwóch pilotów, ale wyjeżdżam sama, nie w konwoju. No i tak sobie myślę, wiecie, jadę sama. Jadę jako Imagination, no to pora jest ustanowić swój własny kanał na CV. To nie jest tak, że ja nie miałam tego umyślonego. Oczywiście, że miałam umyślone już dawno temu, ale cały czas się w głowie biłam, czy to powinno być 24, bo bardzo lubię tą liczbę, czy 77, bo w rejestracjach i Volvi, i przyczepa, i Volvek mają 77. Naczepa jest na razie na niemieckich blachach, ale ona będzie przerejestrowana na polskie i tam też ma być 77. Więc myślę, będzie 77 nasz kanał CB. No ale się okazało, że przecież na CB jest 40 kanałów. O tym nie pomyślałam, bo jak jeździłam sobie sama po Europie, to CB mało używałam, a jak używałam, to w Polsce 19 główny kanał. Albo za granicą 28 kanał zagraniczny dla Polski. No więc jakoś nie pamiętałam. No więc decyzja sama się zapadła, sama się zrobiła. 24 jest firmowym kanałem Imagination. No dobrze, więc już uprzedziłam, że będę tutaj. I o 10 się wycofujemy, jest za 10. Czajcie? To się w końcu dzieje. Już jestem skupiona. Już stres zamienił się w skupienie właśnie, w koncentrację, w takie nastawienie bojowe do boju. Bo przez ostatnie, to już nawet nie tygodnie, przez ostatnie miesiące ja po prostu już byłam tak zestresowana wszystkim, co jest związane z uruchomieniem takiego zestawu. To jest naprawdę bardzo dużo zachodu, porównując start takiego zestawu do start zwykłej plendeki, to jest przepaść, to jest niebo a ziemia. Co ile dokumentów, ile zezwoleń, wyposażenie, no to wyposażenie jest po prostu kosztowne, bo same ostatnie łańcuchy kupiłam, to już w ogóle ponad 10 tysięcy złotych. A gdzie jeszcze maty? Gdzie jeszcze inne pierdoły? A też się okazało, że już potrzebowałam jeszcze jakiś tam kluczy, ale to nie jest tak, że w takim zestawie wam potrzeba klucz. 18, 22. Ja potrzebowałam 55. No ale chłopaki z DB Pro mnie poratowali, więc fajnie, bo musieliśmy założyć te takie uchwyty wachliwe do tego, do podłogi, żeby przymocować budynek, ale to wam wszystko jeszcze poopowiadam. Pierwszym kursem pewnie za dużo materiału nie będzie, bo to jest dla mnie zbyt duży stres. Ja muszę poświęcić całą swoją uwagę na to, żeby wszystko ogarniać, patrzeć gdzie jadę, patrzeć jak jadę, żeby nie zrobić żadnych uszkodzeń. Ale robię takie trzy kursy, więc mam nadzieję, że się pojawi. Uda się nagrać jakiś fajny materiał. Dzisiaj będzie taki, wiecie, jak przyjechałam tutaj, to po prostu trochę historia się powtórzyła jak na śmigłach. Mianowicie pamiętam, jak przyjechałam po swoje pierwsze śmigło na pole, bo to było śmigło, które było ściągane z wiatraka w Niemczech. To były trzy śmigła ściągane właśnie z wiatraka po to, żeby iść na serwis do jakiejś firmy w Niemczech, która tam miała je serwisować po prostu. No więc pamiętam, że jak przyjechałam, śmigła były jeszcze na wiatraku. Dźwigi się dopiero jakoś tam stawiały. Więc jak ja zobaczyłam, jakie to jest gigantyczne, wiatraki z daleka, jak się jedzie autostradą, są duże, ale to człowiek nie widzi, jakie one są duże, dopóki przy tym nie stanie. Jak ja to zobaczyłam, ten wiatrak wtedy, to ja stwierdziłam, że tym razem to ja przesadziłam. Przeceniłam swoje umiejętności, przeceniłam to, co potrafię, mogę zrobić, a co nie jestem w stanie zrobić. Ja to zobaczyłam, stwierdziłam, koniec, nie? Ja z tym nigdzie nie pojadę. To nie ma szans, żebym ja takie coś ze sobą pociągnęła. Nie ma, koniec. No ale się okazało, że załadunek dopiero będzie za dwa dni. Tu wiele mówić. Flaszka poszła w polu. No i drugiego dnia, jak już stałam,
I wyszłam z tego auta i patrzę na te śmigła, no i patrzę i patrzę i myślę, nie no, ogarnę to, ogarnę. Historia się o tyle różni, że tym razem flaszka nie poszła, tylko że przyjechałam do portu, popatrzyłam, że to wielkie jakieś, ale następnego dnia się okazało, że to nie jest element, który ja ładuję, tylko ładuję inny, lżejszy. To, że jeszcze tutaj jest ekipa chłopaków z DB Pro, to wiecie, przy pierwszym załadunku mi pomogli dużo. Dostałam rysunki techniczne, jak ma być ładunek spięty. Też się tak czuję dużo bezpieczniej z tym. Jeszcze dzisiaj do popołudnia się stresowałam. Później poszliśmy wszyscy na obiad, na rybę. Wróciłam, wiedziałam, ile ja się będę mazać. Nie ma mazania się. Miałam taki zestaw, tego zaraz ogarnę. Wolwek, możesz mnie słuchać. A jak ja nie wiem, to podpowiadać. Masz być mądrą ciężarówką. Ha, na to długo czekałam. Jak tam chłopaki, jesteście z tyłu? Ja jestem, nie słyszycie. U mnie też. To z resort, nie? Co? Resort. No, u mnie ale... też, ludzie jedzie. On hamuje BMS-u, nie miał w ogóle. Ale co, wyszedł ci komunikat na BMS? Nie mam żadnego komunikatu, ale tak czuję, że tak inaczej nie hamuje przy tej wadze. A no tak. Ale wiesz, taką wagą nie hałam, niech wiecie. Tak? Aha, nie. Bo ty tak, bo ty zawsze na śmigłach. To wiesz, to lekkie. Ale 80 ton możesz, nie? Wrzucić na plażę. Pewnie. Ktoś w bramie. Jest ekipa. Czapkę mnie zdejmę. Ja mam tego. W sumie to nie wiem, co mam powiedzieć. Każdy z nas. Jest noc, jest ekipa, będzie jazda. Szybciutko. Tylko teraz to będziesz miała trochę pracy, bo każdy będzie chciał ten filmik, nie? To będzie YouTube'a, właśnie, bo powiedziałam, a to YouTube'a. Więc pierwsza trasa, zobaczymy jak pójdzie. Ma iść dobrze. Na pewno będzie dobrze. Musi być dobrze. Let's go. Czysto możecie wychodzić. Mogę może wychodzić tu wszystkie ości po twardym idą. Została z prawej strony troszkę, no szerokość linii dwóch. No właśnie widzę, że coś ucieka. To tak wciąga jak idzie ten, wyjdziemy obok krawężnika, jak pójdzie na piątkę, idziemy.
Nie, ja dałam teraz raz do lewej, bo ona tak widać, że jak już wyjechałam, to coś wiesz, uciekło. Teraz dam do linii do lewej i zobaczymy. Chociaż tutaj kolejna jest na lewej. Ona by generalnie chciała strzał do lewej, wiesz, ten idzie od 30-40 centów do prawej. Skrzyżowaniem chropkę macie? No właśnie jest do 20, ale mi się zdaje, że wiesz, jak przekroczy to 20, to wtedy muszę do zera być może. Na razie wychodzimy. Po nie prosto byś musiała jeszcze iść kawałeczek prosto, nie iść do prawej jeszcze, bo tu ośki z prawej też krawężniku. Mamy dużo zapasów. Z lewej mamy luzik. Prosto, prosto jeszcze iść koniem chwilę. Kawałeczek i do prawej pójdziemy. Dobra, i dawaj do prawej, bo tu mamy mały krawężnik teraz, dawaj. Nie, wolniej, wolniej, bo tu ostatnia ośka przy krawężniku idzie. Dobra, przeszła za i jedziemy. Masz dałość dla siebie, się przyłóż do linii, sobie zobaczymy jak tu idzie. Te trzy dyszki prawej do lewej. Kręć, ja ci powiem czy ona idzie, próbuj. Stoi w miejscu. Mi się zdaje, że muszę całkiem dwie się wyhamować. To dalej, na razie to nam nie przeszkadza. Irek, jak tramwaju nie ma, to jedziemy. Jedziemy, na razie nie widzę, żeby tu był tramwaj. Z prawej też nie ma tramwaju, to jedziemy. Wszystko wychodzi. Z prawej mały, ale dobra, on się zatrzymał. Jedziemy, jedziemy, jedziemy.
Słyszymy się, czy nie? Ach, kurde. Przeszedł mi kanał przez przypadek. Słyszymy się, tak? Tak, ja mówię, tu z prawej wolna jesteś, wyciągamy. Dawaj, dawaj, dawaj. Bo i lewa strona odejdzie od krawężnika. Elegancko. Nie trzeba tu sterować. Idziemy. Nie, tuż ci odeszło wszystko, także śmiało. A na razie macie pusto, ja ten wąski przesmyk tam i to wycepek lecę zamknę. Proszę jeszcze raz? Nie, nie, tutaj na prawo jedziemy, tak? Normalnie? Swoim, swoim, swoim. Tu wszystko jedziemy swoim. Z prawej czysto. Elegancko tu wchodzi. To jest krawężnik niski z lewej, także nie ma problemu. Tu zaraz pierwszy na prawo, nie? To daleko do niego. No tutaj na prawo, nie? Tak, tak, na prawo, no. Bo może śmiało wyciągać, bo tu z lewej strony jesteśmy wolni na krawężniku, więc tu nie trzyma. Cztery niski krawężnik, także bez problemu. I następny rondo już będziemy wchodzić kontrą ruchu. Słuchajcie, na tym pierwszym rondzie to sobie poradzicie, ja już polecę tam od drugiego ronda, żeby na was nic nie szło, zamknę. Jedziemy, już jedziemy. Już lecę na te drugie rondo, nie? Dobra. Prawie by było. Jeszcze taki, kurczę, szybciej. Chociaż taki minimalny do lewej, ale już idzie przy linii, już jest okej. No dobrze, jak będzie nawet minimalnie do prawej, to nam lepiej. Spoczko, teraz ten już idzie bliżej, trochę cofła. No dobrze, i to rondo robimy pod włos, nie? Tak, 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 dokładnie, no. Po drugie rondo masz jak dostępne. Trzymasz, będzie ok. Prawa daleko, lewa daleko. Wyciągamy. Ośki z prawej odchodzą od krawężnika, także nie ma problemu. Też to na bogato wychodzi. Na wyjściu to znaczy, bo daleko to nie przeszkadza. Prawa bezpiecznie, no jeszcze tak kawałek po prostu i możesz do lewej, już możesz do lewej iść z powrotem. Jest wszystko wolne i tam celu koło tych plastików, bo tam wchodzimy na zjazd na wprost. Prawa strona plastiku. No, no, no.
trochę trawy jest, ale pomogę przez to jazdę. Możesz, no, my tu to takie po 300 ton żeśmy tu jeździli, spoko. Z tej strony na rondzie wolno jesteś. No. Ty tam przy tym pierwszym zatrzymali. No, widać, że w Volvie świeci jedna lampa tylko u nich. Pecha, no miał od razu dwa trzepnął. No kurde, a ten drugi to był dół wielki, widać. O, tu z bocznej kicie wychodził w lot do miejscowości Czerwca. Światełka, ale i z jednej, i z drugiej strony daleko.
dokładnie tak. Wchodzimy pod prąd i wychodzimy też pod prąd. To jak się obija z prawej na krawężnikach wolny. Na razie wszystko ładnie z zapasem dużym. Z tej strony nie wejdziemy nawet na rundku. Dużo mamy miejsca, śmiało możesz wyciągać. Co rundę jak idziemy? W prawo tutaj. Nie w prawo. Możesz mocno do prawej iść, tu wszystko wolne już jest. Tyle też, duży zapas do ronda. Na bogato wszystko wychodzi. I wiecie co, niech ten duży pójdzie, będziecie musieli iść kontrą, bo tutaj widzę prawa strona jest zamknięta. Musicie pod prąd iść, bo prawa strona jest zamknięta. W razie czego mi ten, tak jest spoko. Powiedz mi, jak one tam na środku wygląda? One jest wyłożone kostką już? Nie całkowicie. Jest wyłożone, jest też sierżant. W środek idziemy, dawaj. Na razie prawo wchodzi, lewo wchodzi. Wyjdzie bezpiecznie do wysepki, zapas, dwie dyszki, trzy. To jedno kółko przy krawężniku wejdzie, na, ale on jest niski tu na wejściu, nie ma problemu. O i tu Ośka też zeszła z krawężnika, z lewej strony jesteśmy wolni. Idziemy powolutku, się wyciągamy. Z prawej strony już jest luzik. Lewa strona, ta będzie szła przy krawężniku ładnie, z zapasem pójdzie. I tutaj rondo też jest takie, jest tutaj wąziutko, ale trochę na rondo widzę, można będzie najechać. Tak, teraz już w prawo musimy iść, no. Dobra, wyspa widzę, że jest płaska z lewej strony, natomiast z prawej strony jest krawężnik taki nie za niski. Za rondem uważaj, bo po lewej stronie jest uskok, jest wykopane, jest wąsko tutaj. Tu po lewej stronie też jakieś płytki są ułożone, więc też w połowie wyspy trzeba już schodzić z tej wyspy po lewej. Dobra, wciągaj na razie, zaraz zobaczymy jak to będzie szło. Czekaj, bo tu jest... A nie, dobra, jedziemy, tak, jedziemy na razie. Krawężniki tu są niskie, także tu nie ma na razie problemu, a do tej dziury raczej tam nie dojedziemy. Dawaj powoli do prawej się dokręcaj. Wola, tu z lewej strony miniemy, możesz do prawej iść mocno jak potrzebujesz. Dobra, czekaj, bo tu z prawej te krawężniki. Dobra, daj ciutkę do tyłu, musimy się poprawić na dwa razy.
tutaj ciutkę do tyłu. Jeszcze? Musieli ten przebić kółka trochę do lewej. Patrzę, czy one idą. Coś tam idzie. Dobra, i pojedziemy powoli do przodu. Żeby się tego krawężnika z prawej odsunąć, to jedne kółko wejdzie w tą dziurę. No nie ma siły, że nie. Nie jest zbyt głęboko, tam się nic nie uszkodzi, bo z prawej strony się nie zerwało. Jedziemy powolutku. Super. I z prawej strony już się nam robi miejsce. Dawaj, dawaj. Jeszcze kawałeczek. Dobra, i może sobie kołami do prawej odbijać już. Odbijaj z kołami na czepę do prawej, żeby ona z tej dziury na prostych wyszła. O, o, o. Dobra, wystarczy? Wystarczy, jedziemy. My jedziemy. Dobra, i teraz sobie technikę stoi koła do lewej jeszcze. Przekreś teraz do lewej, żeby od krawężnika uciec. Znowu, o, elegancko, super. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Już zaraz będzie wszystko wolne. Strona wolna całkowicie, wyciągamy. Z kołami sobie do prawej już znaczy powracać. Super. I wyciągamy. Możemy nakręcać do lewej? Możesz, możesz. Bardzo proszę. Dawaj, jedziemy, jedziemy. Tam do tych sierżantów jeszcze jest. Jedziemy. A już krawężnika się sprawie odsunął i wracaj kołami do prostego. Teraz kołami do prostego musimy wracać. Wracaj, wracaj. Idziemy, idziemy. A i teraz powolutku idzie. Powolutku idziemy. Pierwsze koło idzie przy samym krawężniku. Ale jedziemy, 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 jedziemy. To już musimy tak minąć. Tu już dobra, stop i teraz koła do prawej przebijamy mocno, bo tu z lewej strony już dziury są. O, dobra, na hamulcu trzymały, dobra, spoko. Delikatnie idziemy do przodu. Tam jedno kółko będzie szło przy krawężniku, pierwsza ośka, prawa strona, ale tak musimy iść. Powoli do przodu teraz. No dobra, tutaj po lewej stronie, jak się ta wyspa skończy, to uważaj, bo po lewej stronie jest tylko ten asfalt, którą jedziemy. A wiesz, ten drugi pas jest całkowicie wybrany z półmetra w spód, żeby gdzieś tu nie spadło. No dobrze, spoko, spoko. Ja mówię, to tylko ta jedna ośka z przodu nas trzyma. Idziemy przy samym krawężniku. Czekaj, sobie tylko zerknę, żeby oprony nie rozjebał. Dobra, stój. Musimy to na trzy razy zrobić, bo szkoda twojego oponu. Idę z pranuszką. Jeszcze, 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 jeszcze. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dawaj, jeszcze, 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 jeszcze. Jedziemy, 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 jedziemy. Jedziemy, dobra, chodź, stoimy. Przebij koła do lewej, naczepy mocno. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, jeszcze możemy, jeszcze możemy. Dobra, i teraz powoli do przodu, idziemy. Idziemy powolutku, dobra, idziemy. Ta prawa strona powoli odejdziecie, teraz powy mi się wyprostujemy. Jedziemy jeszcze kawałek, żeby te krawężnik tam do strony ominąć z prawej strony. Powolutku idziemy. Tu na lewej stronie jestem, patrzę, tu, jeszcze, tu mamy zapasu sporo. Powolutku idziemy. Możemy iść, idziemy, 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 jeszcze, jeszcze wyciągnij, jeszcze, jeszcze. Dobra, i wracamy kołami do prawej teraz. Teraz kołami do prawej wracamy. Jeszcze, 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 jeszcze. Dobra, jedziemy, jedziemy do przodu. Jedziemy, dobra, i teraz sobie pyknie koła do lewej jeszcze i odejdziemy od krawężnika z prawej i zaraz będziemy całkiem wolni. Tu już tą dziurę mijamy, co jest zajebiście, idzie, dawaj. O, i wyciągamy, wyciągamy. Jedziemy, jedziemy. Jedziemy, wszystko, wszystko bezpiecznie. Prawo bezpiecznie, lewo bezpiecznie i wracamy kołami do prawej. Znaczy już kołami do prawej wracamy. Wracamy do prawej trochę. O dobra, jedziemy. Powolutku wyciągamy na razie. Lewo bezpiecznie, prawo bezpiecznie. To idzie na piątkę od krawężnika, idzie dość blisko. Pyknie raz kołami do lewej, jeden strzał do lewej. A wystarczy powolutku. No to tak, ci powiem na styki. Jedziemy, jedziemy. Jedziemy prawa, centymetr od krawężnika, ale idzie bezpiecznie. Z lewej strony mamy więcej zapasu, bo to się dużo poszerza. Jedziemy, 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 jedziemy. Generalnie tu już prawie na wprost jesteśmy. Spoko, dawaj jeszcze 3 metry i będziemy sobie wracać kołami do prawej strony. Jeszcze wyciągamy.
strzelką kamień do prawej. A coś takiego wygląda na wprost. Ja biegnę po auto swoje sekundka. Czas i wola bezpiecznie. Tak, z lewej trzy dyszki. Do tego uskoku mamy już, wychodzimy z tego. Jeszcze meterek i jesteśmy na całym asfalcie. Jesteśmy ten, już wszystko wolne. I ten, i wygląda na to, że idzie prosto teraz. Już jedziemy do budowy, już mamy prostą drogę. Nie wiecie, jak oni tutaj zazwyczaj na budowie? Czy to trzeba się samemu meldować? Czy to oni jakoś wołają, przychodzą? Przyjdzie ktoś. Nie wiem, kto tu teraz dźwignię obsługuje, ale Hannes chyba, ale ktoś z DSV powinien przyjść do ciebie. No dobra. Jakby nie ta ronda, to już byśmy byli trochę szybciej. Tak, ale nie było najgorzej, tak. Bo tam przed chwilą dzwonił do mnie gościu, to mi gadał, że to takie nie do przejechania tu prawie jest, no, i że nie jest tak źle. Dobra, bypass macie, tu widzę, rozgrodzony, tylko po lewej stronie dźwig stoi na bypassie. No dobrze, super. Jak ja zobaczę, gdzie to jest? Patrzysz, jeszcze jedziemy, będzie taka żółta suwnica po prawej i jeszcze kawałek za tą suwnicą w prawo jedziemy. Rozładunku. Udało się. Coś wam powiem. Dzisiaj to jestem z siebie dumna. Jestem zmordowana. Zajechaliśmy nad ranem. Tak się przespałam 2-3 godziny. I zawołali mnie już pod dźwig. Później trzeba było chwilę poczekać. Ale się rozładowaliśmy. Ja rzadko bywam z siebie dumna. I rzadko bywam z siebie zadowolona. Ale tym razem jestem. Udało się. Kurde, udało się. Chyba w końcu się przestanę stresować. Od momentu, gdy Wolwek wjechał do Polski na przełomie maja i czerwca, byłam mega zestresowana cały czas. Jak ja sobie z tym wszystkim poradzę? Pierwsze wymyśliłam sobie tą skrzynkę i nie wiedziałam, czy to wszystko wyjdzie, jak to wyjdzie. No i to mnie już mocno stresowało, bo miałam wysokie oczekiwania bardzo tego, względem tego wydarzenia. Więc trochę się bałam. Czy mnie cokolwiek tam nie zawiedzie. Więc w tym całym stresie aż ciężko się było cieszyć tym już samym odbiorem. Później jeszcze naczepa, później odbiór. Te wszystkie dokumenty. Strasznie dużo tego było. Ostatnie 3 miesiące ja po prostu non-stop, każdego dnia, bardziej lub mniej, umierałam ze stresu. I powiem wam szczerze, że dzisiaj już po tym rozładunku chyba już po prostu mi ten stres schodzi, ale to był taki stres dosłownie naprawdę od czerwca. Koniec maja i czerwiec. Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad. Jezu, ja po prostu prawie przez pół roku byłam tak zestresowana, że dziwne, że nie osiwiałam. Naprawdę jestem dziwna. Ja naprawdę jestem zdziwiona, że nie osiwiałam. Ja sama nie wierzę, że to się udało. Ja nie mogę. To się udało w końcu. Ja naprawdę przywiozłam ten ładunek. To jest po prostu niesamowite. Ja nigdy nie wierzyłam w to, że ja będę mieć sama swój zestaw specjalistyczny i to jeszcze taki, nie? Od razu już po prostu taki wielki, ciężki. Od razu 11 osi. Jezu, że ja się na to porwałam. Powiem wam szczerze, że to jest po prostu aż niemożliwe. Jakby mi ktoś to jeszcze 3-4 lata powiedział temu, to ja bym powiedziała, no nie, niemożliwe, po prostu to jest kompletnie niemożliwe. Ale co się stało? Jak to się w ogóle stało, to ja nie wiem. Ale powiem wam, to, że się cieszę i jestem z siebie zadowolona i się okazało, że jazda na takich skrętnych osiach to jednak jak jazda na rowerze, tego się nie zapomina, ale było dużo stresu, było bardzo dużo stresu, szczególnie jak już zjechałam na lądówkę, to się tak mocno bałam, jak ta naczepa się będzie zachowywać, jak się będzie przede wszystkim ładunek zachowywać, bo 55 ton. Dosyć wysoko środek ciężkości, więc jeszcze nie mam takiego wyczucia. Wyjeździłam ze śmigłami dużo dłuższymi, ale inna waga.
No i te stojaki, to wszystko było mocowanie inne, zupełnie inne, inna specyfika ładunku. Tam już to miałam wyczute, jak się wchodzi w zakręty i ile przy jakiej prędkości można, żeby było bezpiecznie, żeby to się nie wywróciło. Tutaj to w ogóle jeszcze takiego nie miałam wyczucia. Natomiast wiecie co, 100 ton ważył zestaw, no dokładnie 98. Ale on się prowadził jak 40-tonowy zestaw. To jest po prostu niesamowite, jaka to jest technologia. 100 ton, czajcie, 100 ton, ile to jest wagi? A to się tak prowadziło pięknie. Po autostradzie to praktycznie tak samo jak 40-tonowy zestaw. Po lędówce troszeczkę bardziej się bujało, bym powiedziała tak, cysterna. W ten sposób trochę się bardziej bujało przed tył. Ale naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mało. Jeżeli chodzi o hamowanie, no wiadomo, że trzeba myśleć, ale też z drugiej strony ten układ hamulcowy jest no już skonstruowany tak, żeby wozić takie ciężary, więc wiadomo, że głupio bym nie hamowała jakoś tam cały czas z nogą, tylko to się myśli o tym hamowaniu, jak człowiek wytraca prędkość, ale to wciąż to jest po prostu niesamowite. I 100 ton i to Volvo to ciągnęło. W zależności od tego trybu, jaki sobie tam włączałam, to po prostu to ciągnęło. To jest, ja sama po prostu jestem... Niby się to wszystko wie, ale jak się tego doświadcza, to nie mogę wyjść z podziwu. Jejku. Wiecie, ile palił mi? Tak średnio wyszła z trasy chyba 75 albo 77 litrów. Przez miasto jak jechałam, to cały czas było 100 na 100, bo wiadomo, że tam były ronda, skrzyżowania, rozpędzanie się, hamowanie i tak dalej. Na autostradzie już ta prędkość spadła, właśnie nie prędkość, tylko średnia do chyba 75. No i później właśnie już wiadomo, że to jest 60 km lądowy ostatniej. To też miasteczka, nie miasteczka, ronda, więc tu już trzeba było tak też uważać. Marzenia się naprawdę spełniają, ale powiem wam szczerze, że to marzenie było mega ciężkie. Ono strasznie dużo kosztowało. To nie jest tak, że się skończyły już jakieś wyzwania, problemy, ale tak czuję, że po prostu przełamałam. Jak z tym pierwszym ładunkiem bezpiecznie dojechałam, tak czuję, że się zapoznaję z sprzętem i czuję, że to już będzie dobrze. Już teraz mam takie poczucie, że ogarnę, ale do tego momentu to jest po prostu niesamowite, ile to stresu kosztowało. I na koniec muszę podziękować, bardzo chcę podziękować raz, że firmie DB Pro za to pierwsze zlecenie, za to, że jako pierwsi mi zaufali, jako pierwsi dali ładunek w moje ręce. Jestem ogromnie wdzięczna. To będzie symboliczne, ja to zawsze będę pamiętać. I chłopakom z DB Pro pomogli mi się załadować. Na tym pierwszym załadunku, wiecie, szybko. Ja kompletnie w ogóle nie czaiłam co i jak. Klucz, jaki, gdzie, ja co mam. Nie mam, nie wiem sama, czy mam. Taki po prostu człowiek jak głupi, nie? I mi pomogli i później przed wyjazdem też jeszcze poprosiłam ich, żeby przeszli ze mną zestaw, obeszli, czy na pewno jest wszystko ok, bo to człowiek patrzy, ale nie widzi w takim stresie. I pomogli mi wyjechać. Mega. Po prostu jestem mega wdzięczna i ja to zawsze będę pamiętać. Ja to długie lata będę pamiętać. Jak byłam młoda, to myślałam, że nie tak wyglądają takie momenty, takie ważne momenty, że jak się spełnia marzenia, coś się walczy. Tak sobie zawsze wyobrażałam, że to człowiek będzie wystrojony, wymalowany, wyperfumowany, jakieś stroje, nie wiadomo jakie, nie wiadomo jaka celebracja, przygotowania. Patrzcie, siedzę tutaj na budowie w błocie, kilka dni niekąpana, włosy tłuste. Głodna, bo od rana nic nie zjadłam, bo myślę tylko o tym rozładunku i żeby wszystko złożyć tak jak trzeba, żeby wszystko dopilnować, żeby dokumenty mieć uporządkowane. No i tak to właśnie wygląda. O Jezu, wydarzyło się. Dobra, nie przyciągam, jadę odpoczywać. Dziękuję za uwagę, dziękuję, że byliście ze mną w tym momencie. Jadę po kolejny ładunek, po drodze tankowanie, jedzenie, kąpanie. Kolej dusza, piekła nie ma. Dziękuję wam za uwagę i pamiętajcie o tym, że możecie subskrybować. Wtedy wasze moje filmy będą się wyświetlać trochę częściej. Też nie jest powiedziane, że zawsze, ale może trochę częściej. Dziękuję i życzę wam powodzenia i wszystkiego najlepszego. Spełniajcie marzenia. To jest fajne uczucie ostatecznie. Ale miejcie świadomość, że im większe marzenie, tym po prostu czasami to już na końcu się trzeba do niego czołgać. Że trzeba czołgać, po prostu jak ten Volvek ma te swoje biegi pełzające, tak to po prostu już czasami pod koniec jest, już jest na wyciągnięcie ręki, ale to już się trzeba doczołgać. Ale jak się człowiek dociągnie i złapie, to już pójdzie.
To już się wciągnie, już pójdzie, będzie dobrze, ale mega ciężki.